W dniach 14-15 marca w Suchanesie odbyły się drzwi otwarte firmy SCM. Organizatorzy wydarzenia zaprezentowali zaproszonym gościom szeroką gamę maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Podczas wydarzenia można było obejrzeć wszystkie etapy obróbki płyt meblowych przeznaczonych na formatki będące elementami produkowanych mebli oraz elementów stolarki budowlanej. Najszerszy wachlarz możliwości został zaprezentowany w zakresie okleinowania. Pokazane zostało 5 modeli okleiniarek, od najmniejszych dostępnej w ofercie Olympic Casto po przemysłową Stefani KD-PU Box. Ciekawostką był model K560HD, który wzbudził wyjątkowe zainteresowanie klientów ze względu na zastosowanie procesu okleinowania obrzeży bez wykorzystania kleju. Taką możliwość zapewnia technologia Air Fusion. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które w procesie okleinowania zamiast kleju wykorzystuje gorące powietrze. Dzięki temu linia połączenia płyty z obrzeżem jest praktycznie niewidoczna. Okleinowanie formatek nie mogłoby się jednak odbyć bez wcześniejszego rozkroju płyt meblowych. Wśród zaprezentowanych w tym zakresie rozwiązań znalazł się popularny model Gabiani S z wysuwem piły na wysokość 95 mm. Drugim tego typu urządzeniem była pilarka formatowa Livincibile Citre, która reprezentuje najwyższy poziom wykonania i precyzji obróbki w zakresie klasycznych maszyn stolarskich. Najjaśniejszym punktem wystawy były centra sterowane numerycznie, przeznaczone zarówno do obróbki drewna litego jak Accord 25FX, czy do obróbki płyt drewnopochodnych jak Morbidelli M100 oraz CX100. Uwagę gości przyciągnął zwłaszcza model CX100, kompaktowe centrum o przemyślanej konfiguracji, które zapewnia duże możliwości obróbcze i doskonałą wydajność przy zachowaniu niewielkich gabarytów. Ta sterowana numerycznie wiertarka wykonuje operacje wiercenia, cięcia piłą i frezowania pionowego. Gwarantuje bardzo wysoką wydajność produkcyjną, nie wymagając jednocześnie żadnych interwencji operatora przy uzbrajaniu stołu roboczego. W przypadku dwóch maszyn CNC przeznaczonych do pracy z drewnem litym zaprezentowano ich możliwości, pokazując obróbkę elementów stolarki budowlanej, okien i schodów. Pokazom maszyn towarzyszyły również stoiska wystawione przez firmy współpracujące z SCM Polska.